Witam Was już w domu rodzinnym. Dzisiaj zaczynam dzień od zakupów. Jadę z moją siostrą na zakupki do Silesii. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się dużo kupić, bo tak jak widzieliście na poprzednim vlogu, za dużo nie wzięłam do Polski. Miałam tylko jedną malutką walizkę, więc trzeba coś kupić, bo nie mam w czym chodzić. Zapraszam Was na dzisiejszego vloga, a w zasadzie weekly vloga, bo teraz przez te 3 tygodnie pobytu w Polsce codziennie chcę vlogować, ale to jest chyba moja ulubiona seria, bo tak codziennie nagrywam po trochu i widzicie, jak sobie tutaj żyję. Sama nie byłam na zakupach już jakieś dobre 6 miesięcy, może nawet więcej. Cześć wszystkim, jest 9:30 rano, środa. Ja właśnie zebrałam się, żeby sobie pobiegać, a w zasadzie tak trochę truchtam, chodzę. Wiem, długa przerwa, nie jestem z tego powodu zadowolona i mam trochę żal do siebie, że nie ćwiczyłam niczego, nie miałam żadnej aktywności, natomiast pora to zmienić i znowu wrócić do takiego cyklu i przede wszystkim wrócić do mojej formy, bo ja teraz przebiegłam dosłownie jakieś 200 metrów i jestem naprawdę wykończona, bo też tak jest, jak się właśnie ma długą przerwę. Czułam też trochę kucie w klatce piersiowej, nie wiem, czy mam się niepokoić, ale wiadomo, że po takiej przerwie trzeba stopniowo zwiększać dystans, prędkość, bo taka przerwa to tak jakby zacząć od początku. Dobra, lecę dalej. Słuchajcie, jadę na wakacje. Spontanicznie. Tak naprawdę mamy środę i jadę teraz z moją siostrą na fotki, bo dawno nie byłam na żadnej sesji zdjęciowej. To jest mój pierwszy outfit. Zrobiłam sobie taki kucyk, warkoczyki. Mam taki sweter i czarne spodnie. Miałam powiedzieć białą torebeczkę. I ten sweter właśnie kupiłam wczoraj na zakupach. Ogólnie wczoraj. Te zakupy były tak nieudane z mojej strony, bo moja siostra kupiła dużo fajnych ciuchów, natomiast mam nadzieję, że coś fajnego dzisiaj porobimy. Pogoda jest w miarę okej, słońce świeci. Jeszcze nie wiem dokładnie, gdzie pojadę, bo w Tychach jest kiepsko z takimi miejscami do robienia zdjęć. To jest, słuchajcie, outfit mojej siostry. Pokaż się z przodu. Witam Was po dłuższej przerwie. Jestem już w domu i właśnie zabieram się za obiad. Pokażę Wam zaraz składniki, ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć odnośnie naszej sesji. Jesteśmy bardzo zadowolone. Zrobiłyśmy łącznie 3 sesje. Efekty na moim Instagramie. Zapraszam. A teraz zabieram się za obiad, pokazuję Wam składniki. Ostatnio podłapałam taką fajną sałatkę, jak byłam u mojej cioci w Niemczech, więc dzisiaj chcę ją odtworzyć z łososiem. Tutaj sałatę, kalarepę, awokado, paprykę,
cebulkę i dressing, miód, musztarda, cytryna i przyprawy, taki standardowy. Także wszystko kroimy do miski i zaraz będę smażyć tego łososia. Cześć wszystkim, mamy czwartek, godziny 7:40. Ja właśnie zrobiłam sobie szybciutkie śniadanko. Mamy tutaj jedną kanapkę z mozzarellą i jedną kanapkę z awokado, do tego kawka standardowo. I słuchajcie, szykuję się na kurs. Dzisiaj na kursie wydaje mi się, że będę około 7-8 godzin, więc tak naprawdę cały dzień zleci. Ja w zasadzie jem, szykuję się i widzimy się już w sumie w Gliwicach na kursie. Dzisiaj mam lifting rzęs z botoksem oraz henną i póki co teraz mam przerwę, bo ja już skończyłam jakby nawijać rzęsy na wałek, ale póki co czuję, że będzie mi się to podobać, bo jest taka precyzja, trzeba wszystko robić tak wolno, dokładnie. Więc coś, co lubię, bo ja jestem perfekcjonistką. Jeśli chodzi o kurs, to jeszcze się nie skończył, a już jestem zadowolona. Cześć wszystkim, witam Was z autka. Mamy godzinę 8:45 i ja właśnie wyjeżdżam do Krakowa. Znaczy, najpierw jadę na busa, zostawiam auto i tym lajkonikiem jadę godzinę do Krakowa i fryzjera mam na 11:30, a będę już o 10:20, ale stwierdziłam, że skoro będę tak wcześnie, to jakoś sobie zagospodaruję ten czas. Tak naprawdę godzinka to nie jest za dużo, więc pójdę sobie może do jakiejś kawiarni, a raczej na pewno, bo nie zjadłam żadnego śniadania, więc będę głodna, a nie przeżyję kolejnych 4 godzin. Więc tak, dzisiaj metamorfoza włosów, jestem ciekawa, co zrobią. Jestem na maksa podekscytowana. Zmień olej. Nie dzisiaj. Raz u nich już byłam i wyszłam naprawdę bardzo zadowolona, więc wydaje mi się, że dzisiaj też zrobią jakąś fajną metamorfozę i fajne włoski. Oby, bo jak nie wyjdzie, to będzie lipa. Jest godzina 18:15, jest u mnie Rafał i właśnie teraz gotujemy razem obiadek, bo szykujemy się na imprezkę dzisiaj, 18. I co dzisiaj gotujemy? Robię to samo, co robiłam u mojej cioci w Niemczech, bo podłapałam przepis i to jest taki ryż z warzywami, z dużą ilością warzyw. Tutaj już pokroiłam wszystkie warzywa, mamy tutaj kalafior, cukinię, paprykę. Pod spodem jest marchewka i jeszcze mamy tutaj brokuła i chyba wszystko. Natomiast możecie tutaj włożyć co chcecie. Pomidory jeszcze, ale ja mam akurat dzisiaj pasatę. A tutaj cebulkę osobno teraz czosnkiem podsmażamy na oliwie. Może być ciężko. Kopiec warzyw. Outfit check. Patrz, Rafa.
Cześć, idziemy na komunię.